Cześć, z tej strony Marcinia Siński. witam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Foto News. Jak się domyślacie w ostatnim tygodniu, wątkiem przywodnim był koronawirus i niestety on grał pierwsze skrzypce, też jeżeli chodzi o wszystkie nowości czy plotki fotograficzne. Niestety, podejrzewam, że to będzie się utrzymywało przez dłuższy czas, no ale... No cóż, zdrowie jest najważniejsze na pewno i, i nic na to nie poradzimy i mam nadzieję, że wszyscy sobie jak najszybciej z tym poradzą. Zaczynamy zatem od newsów, na pewno nie będą one jakieś spektakularne, no ale nie możemy liczyć na wiele. Większość informacji tak naprawdę będzie dotyczyła niestety opóźnień czy odwołań, ale no tak jak mówiłem, no niestety musimy się z tym liczyć i przez jakiś czas nas to będzie dotykało. Pierwsza wiadomość to, że Nikon D6 będzie opóźniony. Na razie tylko o dwa miesiące, natomiast możemy się spodziewać, że będzie to troszkę dłużej. Opóźnienie to oczywiście wynika z braku dostaw części do aparatu. Niestety musimy się uzbroić w cierpliwość na razie Nikon mówi o tym, że opóźnienie będzie około dwóch miesięcy, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tylko tyle i Nikon D6 pojawi się jak najszybciej. Drugą informacją jest to, że Fuji X-T4 również będzie opóźnione. Fuji przełożyło dostawy na maj tego roku. Natomiast gorszą wiadomością jest to, że z powodu wahań na rynku walut, prawdopodobnie ten aparat będzie mógł być droższy. O tym też mówi Fuji, więc tu jest trochę gorsza informacja, ponieważ może być zmiana, jeżeli chodzi o cenę na niekorzyść naszą. No i zobaczymy, wszystko się oczywiście okaże w, naj, w najbliższym czasie. Następna informacja to, że bardzo duże targi e NAB 2020 zostały odwołane. Z tych dużych targów powoli wycofywały się e, dość naprawdę poważne marki, takie jak choćby Nikon czy Adobe, e, i w końcu e, zdecydowano odwołać te targi. Nie mogło być inaczej, wcześniej zostały odwołane targi MWC czy też C. I teraz schodząc na nasz polski rynek zostały odwołane targi foto w Łodzi. Bardzo nad tym ubolewam, ale no spodziewałem się tego, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Natomiast szkoda, bo myślałem, że będziemy mogli się spotkać, pogadać, będziemy mogli zobaczyć trochę fajnych rzeczy, które się pojawią na tych targach. Tym razem miały być one w Atlas Arenie, ale zostały przełożone, odwołane w zasadzie, nie przełożone, bo dopiero odbędą się prawdopodobnie w przyszłym roku. No zobaczymy. Natomiast, jeszcze jeżeli chodzi o Polskę, no to choćby Enfoto miało mieć roadshow, też miałem się pojawić w Szczecinie na, na, na prelekcjach, na, na, na warsztatach, zobaczyć, co tam się dzieje. I roadshow został odwołany. Także targi ekspozycja w Krakowie zostały odwołane. No, dzisiaj akurat chyba zostało ogłoszone, że w ogóle jest zgromadzenie powyżej 50 osób. Tak naprawdę nic się nie będzie działo przez, przez najbliższe tygodnie, możliwe, że miesiące, nie wiadomo, zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijało, prawda. Trudno nie wspominać o wpływie tej pandemii na nasz rynek foto. No, niestety u nas wszystko się też posypało, tak jak i na całym świecie. No na pewno najgorszą rzeczą jest to, że możemy zacząć stracić zlecenia. Ja mnie, mnie osobiście już to dotknęło, to straciłem. Mnie osobiście już to dotknęło i straciłem dość ważne zlecenia. Natomiast podejrzewam, że może być gorzej, na przykład jeżeli chodzi o osoby, które robią zdjęcia na ślubach, sztach i tak dalej, ponieważ podejrzewam, że no wesela czy też nie wiem, śluby nawet same mogą się przestać odbywać. No i to będzie na pewno miało duży wpływ, tak? bo, bo wiele z Was tak naprawdę z tego żyje. I dajcie znać w ogóle, czy macie problemy, czy w ogóle to Was to dotyczy, bo. No, jest to przykra sprawa, no, ale też nie mamy na to wpływu, więc mnóstwo osób no, będzie, będzie pokrzywdzonych, jeżeli chodzi o tą pandemię. No ale tak jak mówię, no, to już nie zależy naprawdę od nas i, i według mnie, oczywiście no, no, słusznie są, są podejmowane pewne kroki, żeby nie rozprzestrzeniać tego. O tym zresztą można, można mówić bardzo długo, nie chcę się o tym rozwodzić, no ale uważam, że naprawdę zdrowie jest najważniejsze. No, i cóż, żadnych targów, żadnych roadshowów, żadnych pokazów nie będzie. Tak samo są odwoływane warsztaty, są odwoływane różnego typu pokazy, masterclassy dalej, więc to wszystko staje się nieaktualne. I myślę, że to może naprawdę potrwać trochę dłużej niż, niż te kilka tygodni, które są zapowiadane. Obym się mylił, ale no zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Następne informacje już na szczęście nie będą dotyczyły wpływu koronawirusa na nasz rynek fotograficzny i nie tylko zresztą fotograficzny, a mianowicie chodzi o Sigma. Sigma ogłosiła, że zamierza skupić się na tworzeniu obiektywów pod bezlusterkowce, zarówno pod mikro 4.3 APS-C, czy też pełną klatkę. Ostatnio mówiłem też o Nikonie, który zapowiedział chęć skupienia się na bezlustrach i próbach przekonania wszystkich użytkowników lustrzanych na przejście na ich system bezlusterkowy Z. Coraz bardziej tak naprawdę rynek nam pokazuje, w jakim kierunku będzie zmierzać, jeżeli chodzi o fotografię i wiele osób, które bardzo sceptycznie do tego podchodziły, myślę, że powoli powinno, powinno się przekonywać do tego, że no bez lustra po prostu zaczną wypierać z oczywistych względów, z oczywistych zalat, jakie mają i te rozwoju technologii, jaka jest, jeżeli chodzi o te systemy bezlusterkowe. No cóż, zobaczymy. Sigma również się na tym skupia, tak samo jak Nikon się skupia. Zresztą można widzieć też po konkurencjach, tak? Choćby Canon w jak, jakiś sposób mocno agresywnie atakuje cały rynek bezlusterkowy, czy to jeżeli chodzi o obiektywy, czy to o same aparaty. No i myślę, że to będzie przyszłość. Ostatnim newsem w tym tygodniu jest. Irix, a mianowicie to mi się spodobało, ponieważ firma nie czekała na targi tak jak wiele innych marek, które chcą na targach pokazać swoje nowości, swoje premiery, zrobić pokazy. Natomiast Irix zaprezentował po prostu swój nowy obiektyw, nie potrzebował do tego żadnych targów. Jest to Irix 45 mm F14. Obiektyw ten będzie dostępny pod mocowania pod lustrzanki Nikona F, Canona EF oraz Pentaxa K. Konstrukcja ta jest uszczelniona, średnica filmów to 77 mm. Obiektyw ten ma 9 listkową przysłonę, a zewnętrzna konstrukcja jest bardzo wzmocniona, tak zapowiada to producent. Data sprzedaży i cena nie jest jeszcze znana i zostanie ona ogłoszona w późniejszym terminie. Jestem ciekaw tego obiektywu, ponieważ oni zapowiadają go jako naprawdę wysoką klasę. Jest to dość ciekawa w zasadzie Według mnie ogniskowa, ponieważ nie jest to 35, nie jest to 50. No to zrobili 45, niby się tym chwalą, że to jest, będzie coś pomiędzy, coś unikatowego. No, według mnie to troszkę jest przesadzona rzecz. No, ja bym to patrzył na to bardziej w kierunku po prostu około 50. Natomiast zobaczymy, jak będzie z ceną, jak będzie z wykonaniem i, i, i co nam zaoferuje ten obiektyw, ale wydaje mi się, że może być to jakaś ciekawa opcja a teraz przedstawię wam kilka plotek ze świata fotografii. Canon Rumors mówi o tym, że produkcja Canona SR5 wynosi zaledwie 25% przewidzianej ilości Źródło Canon Rumors mówi o tym, że Canon bierze pod uwagę dwie opcje. Albo rozpocznie się wysyłka tych aparatów w okolicy czerwca i lipca, tak jak było to zaplanowane, i będą musieli poradzić sobie z jakby z brakami, z opóźnieniami, jeżeli chodzi o dostawy w ogóle tych aparatów, ponieważ będzie ich za mało. Albo w drugim przypadku przesuną po prostu rozpoczęcie wysyłek tych aparatów na jesień albo nawet na koniec roku. No jestem ciekaw, zobaczymy co, co zadecyduje Canon, natomiast no, następna premiera będzie opóźniona. Ten aparat będzie na pewno jedną z ważniejszych premier w tym roku według mnie i, i myślę, że warto poczekać. Następna informacja również dotyczy Canona. Jest ona dość ciekawa, a mianowicie Canon Wars mówi o tym, że Canon pracuje nad nową serią, a może inaczej, nad aparatem z serii EOS R, który ma mieć matrycę, uwaga, 150 milionów pikseli. Czy nie jest to już według Was przesada lekka? Według mnie zdecydowanie tak. Mówiłem już przy okazji moich opinii na temat wyjścia Sona 7R4, który zresztą jest fenomenalnym aparatem, ale mówiłem o tym, że wszedł on w rejony średniego formatu i według mnie to już było dość dużo. Oczywiście no teraz fajna informacja była zresztą w zeszłym tygodniu, że będzie, będzie można zmniejszyć tą rozdzielczość, pracują nad tym, natomiast tu mamy otrzymać 150 milionów pikseli. No to już jest naprawdę zdecydowana przesada. No, no cóż, przekonamy się. Według mnie taka walka na megapiksele jest po prostu bezsensowna, no bez przesady naprawdę. To są tylko numerki, a sam od lat siedzę w przygotowaniu plików do druku i, i na co dzień się tym zajmuję i dobrze wiem, że e, technologia też wydruku, jeżeli chodzi o, o, o drukarnie, jeżeli chodzi o drukarki. Poszło naprawdę tak do przodu, że wręcz przeciwnie, wręcz tak naprawdę potrzebujemy coraz mniej tych megapikseli, żeby otrzymać naprawdę fenomenalną jakość. I, a tutaj to jest naprawdę zupełnie niepotrzebna rzecz, i spokojnie możemy osiągać niesamowite. Niesamowite wydruki, no bo tak naprawdę nie ma co, co ukrywać, że takie duże rozdzielczości mają znaczenia przy wydrukach, no bo nie, w, nie wklejamy takiego czegoś do internetu, nie wklejamy tak dużych zdjęć, bo nie ma sensu. I tak one zresztą w większości przypadków będą po prostu pokompresowane i tylko potracimy jeszcze zbędnie jakość, więc te zdjęcia spokojnie mogą być dużo, dużo mniejszej rozdzielczości. Natomiast jedną z ważniejszych zalet tak dużych matryc jest to, że można naprawdę bardzo bardzo mocno kropować ja mając 42 miliony pikseli w A7R3 naprawdę mi się to przydaje nie sądziłem, że to będzie tak przydatne natomiast często robię zdjęcia robię szersze kadry i później spokojnie mogę przykropować te zdjęcie i wygląda one fenomenalnie zwłaszcza że pamiętajmy obiektywy gorzej sobie radzą na Brzegach kadru i są mniej ostre, natomiast jeżeli przykadrujemy, mamy, mamy wartości, załóżmy, 20 paru milionów pikseli, tak jakbyśmy wzięli aparat z mniejszą rozdzielczością, a otrzymujemy naprawdę żyle ta zdjęcie, ponieważ mamy wycinek z samego środka. No jest to super sprawa, natomiast niekoniecznie musi to być 150 milionów pikseli, to jest naprawdę przesada. Te 60 milionów w 7R4 już dla mnie jest troszkę za dużo, ale, ale no, jeszcze można to powiedzmy przełknąć jakoś, ale 150. No, zobaczymy. To na razie tylko plotki od Kanona. Ostatnią informacją są nowe obiektywy od Nikona. A mianowicie Nikon Rumors mówi o tym, że Nikon ma zaprezentować więcej obiektywów pod mocowanie Z, czyli pod bezlusterkowce z światłem 1.2. Jak do tej pory Nikon ma jedynie obiektyw 50 mm f1.2s, nie ma ich więcej. Zobaczymy, czy się pojawią. Nie mamy na razie informacji, jakie to będą obiektywy i kiedy one się pojawią. Mam nadzieję, że wkrótce i będziemy mogli się cieszyć naprawdę fajnym sprzętem pod nowy system bezlusterkowy od Nikona. I to byłoby w zasadzie na tyle. Nie mamy zbyt dużo informacji. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie również nie będzie ich dużo z wiadomych przyczyn, tak jak mówiłem na samym początku. Ja natomiast zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę. I dołączenia do patronów. Dzięki nim mogą powstawać te materiały. Bardzo im serdecznie dziękuję. Wam również dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.